Sorry. Wyrywamy serce. Serce. Jakąś tam część składowej tego gniazda. Tu znowu jestem przyjmować chyba jest. Skłonności do przemocy, tylko po prostu ciekawie to jest zrobione. 60 metrów to cały przytędy, a nie, przyszliśmy. Coś mamy, nic nie mamy. Coś mamy, nic nie mamy. Pamiętaj, że 12 rada. Będę spokojny, Kolesiu. Niby to, że pan pretorski tu się brała zamknięta, więc idziemy tędy. Czyżbyśmy skończyli tutaj tę akcję? No tak. Jeśli chcesz powstrzymać nas przed produkowaniem energii, musisz tylko zniszczyć ten ostatni filtr. Energia Argentu zniknie wówczas z naszego układu słonecznego. Cofniemy się do punktu wyjścia. Bez. Co? Nie masz pojęcia, co właśnie zrobiłeś. Olivia nadal żyje. Wykryłem jej oznaki życia w wieży Argentu. Usunęła jeden z akumulatorów z bazy budynku. Posiada on unikalną sygnaturę energetyczną, którą możemy śledzić. A więc to tyle. Nic więcej nie da się zrobić. Otwiera drzwi. Wow, zabij Olivia Pierce. Boss, opuść obiekt. Początek końca zaliczony. No, sekretów, spoko. Następna mapa. Zobaczymy tylko mapę. Wieża, energia, Argent. Wbrew woli Samuela, odprowadzili do przerwania potencji energii. Olivia wciąż ma na celu składanie do magicznej armii. To był akumulator. Musisz zabić Olivia Pierce. Nie możesz do tego dopuścić. Okej. Okay. Planuję za mocą akumulatora ręcznie otworzyć międzywymiarową szczelinę na szczycie wieży Argentu. Często w filmach się przejawia taki motyw, że ktoś próbuje otworzyć portal do innego wymiaru, żeby ściągnąć tutaj wrogie oddziały. Ba. Wieża Argentu. Główne drogi dostępu do wieży zostały zniszczone podczas eksplozji. Rury są zniszczone, ale da się po nich przejść. W hangarze naprawczym znajdziesz buty odrzutowe. Możesz użyć ich, by przedostać się przez rury. Buty odrzutowe. Przełączna obecność wysoka. Blokada mocy. Nowy wróg, nowy wróg. No co, żeby taki poziom easy. Przyjedzie taki koleś jakiś. Dostał. No, upiór. Nowy przeciwnik. Wymagający.
Mamy jeszcze tych. Lepia. Super rozwałka. Ten tu się skulił. Dobra. Amunicja jakaś tu jest. Brak demonicznej w obecności. Punkt kontrolny osiągnięty. Dobra, stąd zaczniemy następnym. A jeszcze tu zobaczmy. Wieża Argentu, znana jako Cewka Argentu, została zbudowana w 2127 roku przez zespół badawczy Samuela Haydena i stanowi koronę wykonania misji. Dwukrotne wciśnięcie spowoduje podwójny skok. Trochę taka metroidwania. To jest podwójny skok. O kurczę, serio? Co to za podwójny skok? No dobra. Widziałem lepsze podwójne skoki. Ale być może tutaj wystarczy taki podwójny skok. No mówili, że muszę skakać po rodach, czy tam chodzić po rodach. Podwójny skok. A podwójnego skoku nie widzieli. Ale w sumie to on jest w ciężkim pancerzu, więc... jak ma skakać. Chyba tutaj skoczyć. Mówili coś o rurach, ale te rury nie zachęcają do skoku. Szansę tym górą. Ale wiecie co? Trochę mogli to... A z drugiej strony co się czepiam? To jest robione dobrze. Mamy super podwójny skok. I zmierzamy do Olivia Pierce. No, na dłuższą metę to faktycznie się przydaje ten podwójny skok. Ale tu... są. Się na górze nie mówimy. Tylko czym prędzej do nich pędzimy, żeby ich pokonać. Tam mamy skoczyć. Udało się. Olivia Pierce. Niesie akumulator Argentu.
Spróbujemy użyć ręcznie otworzyć portal do piekła. Choć wieża Argentu jest wyłączona, wciąż można stworzyć połączenie z ich wymiarem. Ryzyko jest ogromne, doktorze Hayden. Ryzyko jest ogromne. Witaj w UIC, domu opatentowanego systemu filtracji Argentu autorstwa dr Olympics. Jesteśmy jedyną korporacją dysponującą tą technologią. Nikt inny nie potrafi przetworzyć czystej nocy nieskażoną, łatwą do kontrolowania energię. Mamy numer truska. Idę już. Robotówka jest dobra. Super. No tu przywoływacz. No to jest teraz już jadka. Dzieje się. Dobra, jeszcze weźmy tylko tą kulkę. Wtedy ten odcinek zakończymy. Artefakty, potworne obrażenia. Aha. A dobra, poradziłem sobie i bez tego. To do zobaczenia.